nagrać. Teraz jeden się po drugim spinał. No. O, teraz będzie, o, będzie akcja. Ej, czemu on lewituje? Ej, co oni robią? Przestał ten solar i zaczął schodzić. Stremował się, no. Ten drugi zacznie może. U mnie jeden stoi w masce. To jest też zagle w górę. No, już będziesz miał czym wiosować, pop. Obrócę się jeszcze, czy nie? Teraz już może, teraz właśnie, jak nie masz tego przedniego maszu, ostatnio zauważyliśmy, że wtedy się strasznie wolno obracał. Ocelowaliśmy. Coś mi się nie opłaca obracać. Daj się trochę w tego apokalipsa. Pop, nie znieś mnie. Tak przed ciebie chcę wpłynąć. Strzelaj do niego, dołączę ci mnie stronę mocy. Tak jest dziwnie obraca, raz w lewo, raz w prawo. Ale jak cała salwa pójdzie na raz, to chyba lepiej zadaje więcej obrażeń. Nie, to bardziej zależy od kąta. Co jest, kazałem mi zużyć kotwicę, oni dalej płyną. O, no ja cię proszę. Dobra, będę strzelał do was przez popa, to nie problem. Stań się na chwilę przezroczysty. Przeginiesz popa. Wszystko przeciął pomiędzy masztami. Żagle mi się skończyły. To teraz pop będzie z moją tarczą. Dobrze. Jak ja mogę stracić działa, jak pop wszystko zbiera? To jest smutne. Czemu zaczął zahradować? Już się obraziłem na was. Ogólnie jest to jakiś dziwny bug, bo z lewej strony nam 50 na 7. Prawie żagli nie ma już. I płynie pod wiatr bez żagli. Nie zdziwi tylko to, że ja mam na lewej burce 50x56, wow, a w prawej na 50x55. Ale po też stopę teraz poszło. Lag. Trochę przegoło rzeczywiście. Leci łódko. To taki dziwny był. No znowu. Szlaguję. Twoje maszty zerwały. Ale ja płynę, nie. No, płynę. Może na prawie okręt. Dobra, nie warto. Teraz mi pomóż mistrzu z tym Brytyjczykiem drugim. Dobrze. Niech i tak będzie. Ty mistrzu się nie wtrącaj. Byłoby miło, jakbyś mu żagle uszkodził, wtedy będę mógł go dogonić. Chociaż on jest 122, ja jestem 106, więc jestem troszeczkę szybszy. No teraz zabawa w strzelaniu do żagli to trochę jest ryzykowna zabawa. Może. A jak tam tobie, Makofidzie? Kutam go, no. Kutam go, ale co z tego, jak on ma taki czołg? No, ty masz trzy małe pancerki. Mistrzu, mistrzu, miałeś się nie wtrącać. Oj, się wyparłeś. Teraz musisz uważać, w którą stronę się przychylasz. Aha, okej. Będę biegał między burtami. Tak jak wiesz, w Piratach z Karaibów, co obracali ten okręt na drugą stronę wody. Ano. Może jeszcze powrócisz i jeszcze się napraw. No właśnie, to jest dobry pomysł. Bo ja jestem, wiesz, ten Davy Jones. Latający chłop. Utoniesz wreszcie, czy nie? Santissima, co ty? No już, już prawie połowę dział stracił. A patrz, jeszcze ci jadę do zawsze kule. Ja też 4. O, myślę, że jeszcze nie wtrącać. Nie ma tak dobra salwa ze 106. Nie ma tak dobra salwa. No ale wtedy nie wiem, czy nie wtrącać. Tutaj na tych morskich
szybciej te komendy są wydawane. Nie wiem czemu. Bo nie ma już takich braków. Może kwestia ilości jednostek, może silnik gry sobie z tym nie radzi. No tak, no ktoś musiał mieć tam ze sobą komputer i no może. Bo trzeba mieć naprawdę mega słaby internet, co w tych czasach jest już bardzo mało prawdopodobne. O, jest. Czemu się złamał teraz? Bez sensu. No bo... Nie, miał duże uszkodzenie koduba, wiesz? Po prostu z Brytyjczykami się nie walcie na morzu. Odwróć burtę. A, pierwszy słyszę. No, tu już słyszę, co to powiem takie pytanie. Uszkodzenia są po lewej czy po prawej? Bo teraz nie wiem, które są to uszkodzenia, które to morale. Morale to jest ta flaga. Aha. Uszkodzenia masz na lewą i prawą burtę. Masz po lewej czy masz lewą uszkodzenia. No. No to ja praktycznie już zaraz nie będę miał burty. No ale jeszcze co ciebie postrzelam, mistrzu. No dobra, może. Możesz do mnie strzelać, nie obrażę się. Ej, bo ja tutaj wracam na pole bitwy. O, napraw się. Zaraz się tobą powzajmę, poczekaj. Dobra, to się naprawię w tym czasie. Nie dziwi mnie, że nie zatonąłeś, ale jesteś taki trochę do przodu przychylony. No, co to już jest? To jest naprawdę nie fair. No dobra. Nawet nie zdążyłem zobaczyć, jak Alice wraca. Ale zdążyłem musiałby wrąbać w burtę. Ktoś ma celaga? No tego nie rozumiem, no... No, strzelił do mnie raz i po chwili znowu ten... Może uciekać. Popłyniesz do mnie? Bo ja tu tonę. Po co? Jak ja tutaj mam 20 dział. Ja nie wiem czemu straciłem wszystkie działa z prawej burty. Dobra, widzę. Usar też przegrywa. To ja straciłem 6 dział i się trzymam dobrze. No bo do siebie nikt nie strzelał. Ja tutaj miałem Santissimę na głowie. No ładnie mi z nią poszło. No to teraz muszę ciebie jakoś zniszczyć. Ale moja Santissima już była obita przez Aurora. No ja już tam cały. No cały bokier rozwaliłem w sumie. No. Zatonąłbyś w końcu, a nie tak płynie prosto. No i jeszcze do mnie strzela. To już jest w Redota. Zatoń wreszcie. Czemu ma tonąć, jak nie ma dziury? To się zrobi jakąś. Potem ten mit, że brytyjscy marynarze są lepsi od innych. Wobec tego jakbyś mógł tak przestać ruszać, żebym był szczęśliwy. Okej! Okay, let's do this! Obracamy się i napierdalać Syriusza! Ej no. No. Dobra, to szorować pokład, byle nie weź cierwa. Co oni naprawiają swoje okręty? Szorują pokład? No, szorują pokład. No właśnie mi się wydawało. Ale rzadko kiedy muszę naprawić. Jaka sala poszła po tę wodę. Zrosiłem 20 ludzi i dwa działa. Jest ten, jakaś obsługa do tych dział. U mnie? Bo na lądzie jest potrzebnych chyba trzech albo czterech ludzi do jednego działa. Mam trzech do jednego. Dobra, ostatnich minutek. Nawet jak trzech. A Santissima wróciła. Po prostu oszukiwaliście i wzięliście 6 okrętów zamiast 3. Tak, więc, a no więc. Mistrz miał jakieś ukryte jeszcze podwodne. Ale nie, no mieliśmy 2. A te kartacze pod koniec robią siekę. Dobra, to jest, teraz jest taki plan. Pop, płyniesz w nich i niszczysz wszystko. Wygraj to. Ja płynę do portu w Anglii i zostawiam was sobie sami. No wrócił się. Ale ciekawe. No bo port w Anglii jest tamtą stroną. Ciekawe czy ja będę na pewno to... Dobra. Nigdzie jeszcze nie popłynę. Wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo. Ja się nie poddałem, ja walczę do końca. Kto wyskoczył za burtę?
chyba jednak nie. Ja tak widzę swojego trupa, tam tutaj stoi tak smutno z tym karabinem. Tak. Nie, to jest ten bez karabinu, dobra. Zostało mi jeszcze 20 i 50 ludzi, ja to wygram. Weź ten wybuchnij to w Santissima, żeby było śmieszne. O, patrzcie, żagle mi wróciły. Wiesz co zrób? Podpuń tak mega blisko, wszystkimi trzema okrętami i walnij salwy z bliska, kartaczami na przykład. Które mają opis, że ponoć wywołują pożary na pokładzie. Chociaż jeszcze nigdy tego nie widziałem. Kartacze? Tak. Kartacze. Ja kartacze. Ty kartaczysz, my kartaczymy. Ja tego nie rozumiem. Stosiłem ludzi i pisze mi, że nie mam dział. Co działa na pokładzie? No 9 ludzi nie potrafi. Nie musi wpływać, dlatego... Powinni to coś kalecy. Ale nie widzę ich. One zaraz wyskoczą, bo sokan zapalił. Wyjdzie? No, juhu. Wie, że było nie z przodu. Ja myślę, że do tyłu, to no jest, ale... To nie wybuchnie. Nie, bo skład amunicji nie istnieje. O, wybuch. No dobra, to salwa, weź mnie nie strasz. Tak patrzę, kurde, to ja mam jakiś ślak, że u mnie nie wybucha, u ciebie tak? A nie w tą stronę skręcę. Cześć, Aris, na 3-4. To przy okazji widzę, że mój okręt jest niezatapialny, on nie chce jeść na dno. Ryk, mam, 3. 3. Ry. O, dodał się drugi płomień, wcześniej był jeden. Trzeci nowy. O, jest, będzie boom. Będzie boom! Ale będzie boom! O, kolejny. Oh yeah! Yes. Wiesz co, mogliście podpłynąć z blisko, bo zawsze nie zastanawiało się, jak okręt wybuchnie obok drugiego, to jest ten drugi, to jest... Co mówiłeś o tym, że ktoś jest niezatapialny? Co? Podpala? W sumie nie zatonął. To był Titan. Jak nie zatonął? No właśnie to nie. Mówiłem, że już jest niezatapialny. No nie są wszyscy zahidowali. Ale to przekazuję, może ich uratujecie, a nie. Jasne, już. Wiesz co ci na to powiem? Tak, już ładuję pomoc. No. Ale ta pomoc... Takiego. No nie leci, ale... Ej, ty, mogę dolecieć na nich. Widziałeś? No trochę. Moja przecięła na to. To dziwne, bo zawsze tak celowało w okręt. A nie, to chyba jak tonął, ale nie po wybuchu. Wtedy waliło w okręt, jak... Walić to teraz może? Po sali, bo serca nie macie. Ej, Maków, miałeś podpłynąć mega blisko. To teraz pop znieść ich. za duże przyciążenie na zakręcie i cię wyrzuciło. Tak, teraz pop zwiesił grę, żeby... żeby przetrwać. Dotonąć. No, to moja sprawka. To jest własna... Dobra. Maków chciał mocniej wycelować. Słuchajcie, ale wiecie co? Wiecie co? I tak my jesteśmy moralnymi zwycięzcami, ponieważ zniechęciliśmy Makofa do śpiewania. Tak. O. Bycie moralnym zwycięzcą jest najważniejsze. No tylko jeden statek jest tak lekko obity z tych Makofowych? Już sobie tylko tamta Santissima sobie poradziła. Tak, na holenderskich przyprawach. Mistrzu, weź teraz jak nie wywala tych dział. Mistrzu, weź zaszukujesz. Pływasz dookoła okrętu, który się nie może ruszać, to jest nie fair. Jeszcze płynę szybko pod wiatr, to jest zły cheat. Mówiłem, że ty masz pod wodą jakiś okręt podwodny ukryty, który cię ciągnie. Nie, zatrudniłem delfiny. Dogadałem się z nim przed bitwą. Makow, spróbuj tak popłynąć blisko, tak na styk z tym okrętem. On chce cię wrobić. Lewa Eris, tylko ten z łańcuchowych nawalam. Okej. Okay. Zatopić po łańcuchowymi? Tak, da radę. Nie ma zasięgu, ale tak mogę strzelić. O, za daleko się przekręciłem. Trafiłeś. O, spadnie? Nie. A żaglem?
To spadnie. Mimo nie trafiony sami, okazało się trafiona. Czy ty? A jak? Tak zawsze. A w ogóle mistrz, wygrałeś kiedyś grając fair? Zawsze tylko pytam. Z tobą. Macie wszystkie. No, no, no. Jeszcze z wiatrem grali. Nie, teraz nic. Czy wstawi się tak pod kątem prostym? Ciebie. Akurat powinien przeładować. A jak tam Makow u ciebie zrobieniem boom? No Makow podpływa aktualnie wszystkimi okrętami, jak powiedziałem. No bym chciał zobaczyć trzech okrętów naraz, no ale... Rozumiem co się go... tak blisko, żeby jeszcze móc się podpalić od nich, to będzie super. Przebliżę tym. Czekajcie, kurwa, zapuszczę mu kotwę. Kolejny masz, poszedł. Moja flaga. Właśnie, bo mam sobie morale. Biedaczek. A ja chcę zobaczyć jeszcze buntu tego okrętu. I boom Makowów. Czyli co, strzelać do niego czy nie? Na razie nie, poczekaj. Już się w ogóle nie mogę obracać. Makow bliżej. Alkmar się nie zapali, konwerty też nie. Mimo było jesteśmy. Tak musisz się z tym zetknąć, żebyś to samodrezować. Szybko postawić maszt. Tak wyciągnął teraz z kieszeni materiały na nowy maszt. No tak. No patrz, widzisz? Już tam żagiel stawiają. O, ja widzę, że nowy mast powstaje. Tutaj goś w ogóle wsiąknął. Jakiś nie wiem co. Już tam wiąże. Przerobili go na maszt. Tylko szkoda, że nie ma butów. O, ty zdradziecki. A, to w obstrzeju myślałem, że... A zobacz, ma już jeden morale. To się mogę naprawić. Będę miał białe, dajcie spokój. Trzy serwy naraz puścił. Cery ładnie i trzy naraz puścił. Ale jest trochę za daleko. Ujdzie. Jeszcze no Mako wpływa się. Jeszcze tego jednego musisz obrócić. Nie, jest dobrze. Nie, ten 74 nie trafi. No teraz kotwica, kotwica, dobrze. Dalej koń psarna nie wie. Aha. Ale trzy na raz. A patrz jak to obróciło. Z kartaczy teraz spróbuj. Jak pop, masz ten mast? Nie no, chyba nie dają rady zrobić go. Spróbować wyłowić, nie? Bo ty stoisz na miejscu, gdzie spadł. Gdzie ty strzelasz, mistrzu? Chyba się za dużo opili. Bro, wszystkie pokrycia moje. Urapsa nam prosiłem. Ej, weźcie już to skończcie, bo się tak pastwicie nade mną. Makow, spróbuj zaznaczyć wszystkie okręty i wszystkie mnie naraz strzelić, żeby to tak pojedynczo to się nie wyjdzie. Na przykład mnie dziwi to, że tam stoi, jest 20 ludzi i 10 działają, oni się nawet nie próbują bronić. Ale masz... Albo chodźcie, zrobicie abordaż. Ja tam abordaż. Że przejmę wasz okręt. I wypłynę wasze. Które będziesz tratwą. Zemsta za obrażenia zadane Santissimie. Dlaczego moi przestają automatycznie strzelać? Już mi się nie chce, czy to jest... Nie, bo jak tak się podoba, to już nie strzelają. Musisz stale walić.
To jest bigos? Dobrze słyszałem? Nie ma. Okej, aż teraz dobrze strzeli za tym wyszeniem. Kartali się. Stoi twardo, wyżej, kurwa. Zresztą okno straszy dwie burty. On produkuje energię z tego żagla, wiesz. To jest elektrownia. Atomowy. W szoku, zmartwienie. Wciskam płonie. Ej, cholera. Tak, płonie? Płonie. Ich admirał poległ, panie. Teraz się dowiemy, co są warci. Dopiero teraz? Dobra, zapalić porządnie. Zapalił się w miejscu, do którego nie trafili, no ale... Lol, awansował ten jego admirał. Tak, ale oczywiście. Wtwy. Teraz dopiero ten. Chyba skaczą... Ty. Dobrze, dobra. Mistrzu, tak teraz zdałem sprawę, nie? Że bardzo głupie teraz robiliśmy. Marko, myślę, może podpłyń do niego. No bo to jest dziwny okręt. Jako w podmiarze tego okrętu, będzie fajnie jak kilka zrobi. Co? Walisz po moich żaglach. Sorry. Nie, bo ja się patrzyłem na ten, na tamtego. Już nie płonie. Już przestał? No, przestał. Coś z siebie się zgasił. To trochę się tak się przechylił, teraz strzelę do niego z drugiej strony, bo... Fuck. Przeważyłeś, no co zrobiłeś, Mako? To nie. Już nie będzie bum bum. Bul. Dobra, bum 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 jest bul. Dalej. Ej, to weźcie mi, przywieźcie jego maszty. Ej, cholera, to ostatni masz za bossa się trzyma. Masz tam, Marius, lepszy kąt. Ej, mam mało działo, to jest ten problem. Ciekawe, dlaczego masz tych mały działo? Nie wal z burtowy, bo wtedy część przelatuje obok. Celuję z automatycznego. No nie, ja bo tankowałem dwa okręty. No już akurat, wziął sobie, będzie działać za burty i udaje się, że do niego strzelali. Dobra, chłopaki, dzięki. Pop, czemu się nie bronić? Jak ma się bronić? Nie no, strzela przecież ten... O, komputer zaczął atakować popa. Brzmi pod wiatr. Zaraz dopłynął, nie martw się. Dobra, ja tu szykuję samą gotową, muszę teraz działać. Z automatycznego strzała jakoś. A fajnie, co ten tak wygląda bez tego? Weź rozwiń całkowicie ten żagiel. Te rozwinięte. Jest rozwinięte całkowicie? Mhm. A tego tak na dole po prostu nie ma, już mocno. Chyba za. Jest, jest oderwany, nie widzisz? Tak sobie fruwa. Nie, to zawsze fruwa, bo to jest taki tylny. No dobra. To pewno masz pop rozwinięty maksymalnie? No. Żagle cało naprzód. Tak, bardzo nieźle celuję. Na automatycznie właśnie widzę. Mistrz, swoje porady są jak zawsze dobrze. No dobrze seruje. Ale szkoda tylko, że twoje kule tak tylko te przeleciały obok tego. Wziały i... Musicie się bezpieczyć, bo zaraz dopłyną ci Holendrzy. Dopłynę mega blisko po prostu. Zobaczymy. I wtedy pop robić obodraz i walić kartaczem. Ale ja się nie mogę ruszać. Pop, jak on podpłynie bardzo blisko, to walnij mu serię z brutową taką po prostu w kadłub. Może go wysadzisz. No świetnie, masz teraz świetnie. Dam. Ale... Chyba celują środkowy żagiel, mam wrażenie. Tego już kurwa nie ma. Raczej przednie. Pop, szybko przenieść wszystko, co powiedziałeś, sprawiaj burty na lewą. Zniszczysz go, masz szansę wygrać. Ewa, się powinna być taka opcja. No. Powinna być ocena prawienia działa, nie? Wtedy, jak oddziała odpadnie kółko, ma zawsze mocować. Nie martw się, będzie w Napoleonie 2. Fuck. Za jakieś 8 lat. Żeby
powinien zrobić Napoleon w Wilkę. Ja by się śmiał, jak teraz pop zdetonował strzał. Powinien siebie zdetonować, wiesz, taki harakiri. I się podpalił od niego. Ale powinno być ryzyko, że kula się przebije, walny skład amunicji i wysadzi okręt. Jest. A teraz patrzcie, to są pisaki. Czy tam widziałem serię wybuchów? Tak mi teraz kusi strzelić mistrzowi żagle. Dawaj. No ja nie będę całodobnego działa. Jest was dwóch na mistrza, macie szansę. Nie marne, bo pop nie może się ruszyć. Czemu oni nie wyjęli linii, kurwa, nie wiem, bioseł? Brytyjska armia jest słabo wyposażona. Dobra, no, bliżej się już prawie nie da. Zobaczymy. Nie się nie da, tylko po prostu nie potrafisz. I tak strzelają, kurde. Może teraz po przynieść wszystkie swoje działa na tylną rzecz okrętu. O. Schował. Dobry, tak. Zaraz pop będzie rzucał z tymi. Ej, pop skąd masz? A dobra. Po prostu zagiel. Byłoby fajnie. Wysłane tempo. Nie mogą trafić za nic. Są za ślepaki. Mówiłem, weźcie Brytyjczyków, a nie Hiszpanami grasy. Bo jest Brytyjczykiem, jestem też. Ej, co jest grane? Ej, fuck, bo zaraz Maków przyjedzie. Oj, czemu to jedno działo strzeliło? Miałem pokazane 23 na 23, a strzeliło jakby dziwnie. Mistrzu, jakbyś mógł to wpłynąć pomiędzy tego popa a... Patrz. No i strzelaj do nich. Mistrzu, pomóż popowi w walce z MacOffem. Masz stosowny Z czego tego zrobić? Bo ja tam wiesz, szybciej naprawiam niż go niszczyć. Cała załoga to masz, trzyma człowieku. Jak wejdzie do paje. Przestał się pracować w tej chwili, kurwa. Ale było trafienie. Kiedyś się uda. Pop, teraz szybko walw zagra mistrzowi. Gimaków. A czekaj, bo zmienił kulę. Że się ustawiłeś, to w tym momencie ten... Powinien z tego we dwóch zniszczyć, nie wiem, mielibyście szansę. Czy to w trzech. Lepo strzela duszy z tego, co pływa. Lol, jedna z tych twoich kul, mistrzu przejęcia, po prostu aż centralnie przez moją kamerę, nie? Przez środek monitora po prostu. Chciałeś mnie zabić? Tak, patrz, zaś on robi abordaż. Jest, dobrze, wezmę jego okręt i ucieknę. No właśnie, jak będziecie strzelali do MacOffa zamiast do popa, to popowi się uda zrobić abordaż, bo będzie miał więcej ludzi. Co jest myśl? Musicie mu tylko pomóc. Wololo. To będzie wielka ucieczka na polu nas Elby. Dobra, dobra, jednak nie robię od razu. No wygraj to w końcu, starano je Arisa i... To ty chciałeś strzelić? Ooo, uciekł.
podmuch wiatru ich przestraszył. Po prostu uznał, że to nie ma sensu się z nami bawić i po prostu popłynął dalej. A czemu popłynąłeś? Stwierdziłem, że wygrałem, także... I na mnie już koniec. No i kto jest MVP? Kto najwięcej, większy od tego poziomu ma? No po 517. Ha, ha, ha. Wygraliśmy. No. Zostaliśmy to osiągnięcie, wygrać starcie z graczem mającym dwukrotnie wyższy współczynnik umiejętności. No właśnie. Przegraliście. Wydawał. Dobrze, że tu nie ma żadnego dwukrotnie, to wiesz, bo po prostu sumuje pewnie, a wam liczy pojedynczo. Przykro mi, panowie, przegraliście. W sumie to nie jest mi przykro. Jak się z tym czujecie? Dobra, mi starczy też. Dzięki za grę. Czuję się zrozgotany. No też. Dobra, dzięki za grę. O, północ, prawie równo. O, spadam, na razie. No, a to 4 godziny grałem. Papa się. Fajny wieczorek. Fajnie. No i powtóreczki wszystkie mam. No to możliwe, że niektóre wrzucę na YouTube. Może z Legwanem coś. Zobaczymy. Albo solo. To nara. Co? Na jaki kanał to wrzucasz? Bo Oleg Wanar się tego nie wiedzie, nie? Tych powtórek? Nie, no możliwe, że będzie. Zobaczymy. Pogadam z nim. Dobra. Jak nie będzie u niego, to będzie u mnie. Ale nie wiem, czy wszystkie. Rozumiem. Dobranoc. Dobranoc. Z Bogiem.